Z bezpłatnego lodowiska będą mogli korzystać od czwartku mieszkańcy Suwałk. Obiekt znajdujący się przy ulicy Szpitalnej na terenie szkoły podstawowej nr 11 rozpocznie sezon punktualnie o godzinie 12. Na miejscu będzie można również za darmo wypożyczyć łożwy. Należy jedynie okazać legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Szczegóły korzystania z miejskiego lodowiska przedstawił Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk. W czwartek 6 grudnia o godzinie 12 rozpoczyna działalność lodowisko miejskie na terenie szkoły podstawowej nr 11 przy ulicy Szpitalnej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Suwałk do tego, by korzystali z tego obiektu. Od ubiegłego roku jest on zadaszony, także korzystamy z lodowiska w bardziej komfortowych warunkach. Co ważne, wypożyczenie łyżew oraz wstęp na teren lodowiska jest bezpłatny. Dlatego tym bardziej zachęcam suwalczan, by korzystali z tego obiektu. Lodowisko działa na zasadzie tercji czasowych. Te tercje czasowe są podane zarówno na naszej stronie internetowej, jak i również na stronie internetowej szkoły podstawowej nr 11. Trzeba zobaczyć, o której godzinie rozpoczyna się poszczególna tercja czasowa i na podstawie tych rozkładów godzinowych można brać udział po prostu w korzystaniu z tego obiektu.